Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek. Chcieliście więcej Mercedesów? No to proszę bardzo, oto kolejny z nich. Przed Wami W124-500e. Mercedes w latach 1990-95 oferował właśnie ten model, a powstał on przy współpracy z Porsche. Inżynierowie Mercedesa byli tak bardzo zajęci nową S-klasą W140, że zlecili firmie Porsche przeróbkę W124. Chodziło o to, aby wsadzić do niej silnik z SL-a, ten 5-litrowy widlasty 8-cylindrowy. Dodatkowo ludzie z Porsche mieli za zadanie zmienić zawieszenie w tym samochodzie oraz układ przeniesienia napędu, aby wszystko dostosować do tego większego silnika. Gdy projekt był już gotowy, okazało się, że zmodyfikowana W124 nie mieści się po prostu na liniach produkcyjnych Mercedesa. W trzech miejscach w fabryce nadwozie było po prostu za szerokie. Zapadła więc decyzja, aby ten samochód był składany w fabryce Porsche. A więc Mercedes-Benz dostarczał części do Porsche, gdzie pracownicy ręcznie składali to auto. Potem trafiało ono ponownie do fabryki Mercedesa na malowanie, po czym wracało jeszcze raz do Porsche, aby włożyć tam silnik. I wiecie co? Był jeszcze jeden etap podróży. Ponownie powrót do fabryki Mercedesa na ostateczną inspekcję. Cały ten cykl trwał aż 18 dni na jeden samochód. Jak można się spodziewać, przez to, że ten cykl trwał tak długo, przez to, że był tutaj tak potężny silnik, no i że auto było składane ręcznie, to cena musiała być wysoka. Cennik tego modelu pojawił się 1 października 90 roku i zaczynał się od 134 tysięcy marek niemieckich. Podwyżka nastąpiła w styczniu 1993 roku, gdy cena wzrosła do 145 tysięcy marek. Było to mniej więcej 290 tysięcy złotych, więc na dzisiejsze czasy około 70 tysięcy euro. I pamiętajcie, mówimy o aucie z początku lat 90. Rzućmy teraz okiem na serce tego modelu. 5-litrowy silnik V8 wolno ssący o mocy 320 koni. Była jeszcze wersja o 6 koni mocniejsza, jednak obie mają po 480 Nm. Przyspieszenie do pierwszej setki w 5,5-6 sekund, a prędkość maksymalna to teoretycznie 260 km na godzinę, gdyż jest ona ograniczona ogranicznikiem obrotów. Czerwone pole zaczyna się przy 6000 obrotów i wtedy właśnie na ostatnim biegu ten Mercedes dobija do 260. Oficjalny przebieg tego egzemplarza to niecałe 96 tysięcy kilometrów. Do samochodu jest dostępna pełna lista rachunków, która powinna rozwiać Wasze wątpliwości. Silnik to nie wszystko i przy budowie tego modelu pamiętano również oczywiście o zawieszeniu, które zostało odpowiednio zmodyfikowane, oraz o układzie hamulcowym, który pochodzi od Mercedesa SL. Z przodu mamy tarczę o średnicy 300 mm, jednak po kilku latach produkcji tego modelu zwiększono je do 320 mm. Z tyłu 278 mm i bardzo ważna informacja jest taka, że w przypadku tego egzemplarza cały zestaw został wymieniony. Mamy tutaj więc nowe tarcze oraz nowe klocki. Dodatkowo z nowych rzeczy jeszcze wymieniono parę części w tylnym zawieszeniu, a mianowicie te odpowiedzialne za samopoziomujące zawieszenie. Prezentowany egzemplarz jest z września 1993 roku i przyjechał do Europy z Japonii. Został pokryty nową warstwą lakieru bezbarwnego, aby ponownie odzyskać ten błysk. Sprawdźmy, jak wygląda ten potwór w środku. Skórzane wykończenie, oczywiście dodatkowo drewno na konsoli centralnej.
Sprawdźmy, w jakim stanie są te fotele. Możecie zauważyć, że w znacznie lepszym niż w przypadku wcześniej pokazywanej W124. Rzućmy okiem w takim wypadku na kierownicę. Tutaj również będziecie mieli możliwość porównania do egzemplarza, który pokazywałem wcześniej, oraz do samochodów, którymi sami jeździcie. Podobnie jak we wcześniej prezentowanym W124, tutaj również mamy skórę na drzwiach oraz takie wykończenie w drewnie. Regulacja fotela jest elektryczna, mamy tutaj dodatkowo pamięć wybranych ustawień. Z wyposażenia jest tutaj jeszcze klimatyzacja oraz podgrzewanie foteli. Schowek, który znajduje się pomiędzy fotelami, możemy dodatkowo zabezpieczyć, zamykając go na kluczyk. Ma taką niewielką głębokość, no i niestety słaba informacja, gdyż w tym egzemplarzu również nie ma schowka, no ale przynajmniej jest poduszka powietrzna dla pasażera, tak więc coś za coś Mercedes zdecydował się albo schowek, albo poduszka. Spójrzmy jeszcze na badyl od kierunkowskazów. Tutaj wyżej macie badyl od tempomatu, tak więc to jest kolejna rzecz na wyposażeniu tego samochodu. Przejdźmy może do tylnej części kabiny. Sprawdźmy, w jakim stanie jest ta część pojazdu. Tutaj, jak widzicie, mamy tylko dwa miejsca. Pomiędzy fotelami również mamy taki schowek, troszkę głębszy niż ten z przodu. Wykończenie podobnie w drewnie. Stan tapicerki naprawdę super. Jazda takim autem, nawet jako pasażer z tyłu, musi sprawiać ogromną frajdę. To jest wehikuł czasu. Jeżeli ktoś Wam powie, że wehikuły nie istnieją, to się myli, bo można się przenieść do lat 90. chociażby za sprawą przejażdżki takim autem. Również w tym przypadku Mercedes zadbał o to, aby można było zdalnie opuścić te zagłówki w celu poprawienia widoczności. Myślę, że na pewno interesuje Was rozmiar opon, które są na tych felgach. Felgi są naprawdę pierwsza klasa, trzyczęściowe AMG. Są one wliczone w cenę samochodu, jednak możecie kupić auto bez nich, płacąc mniej. Z przodu 2,35 na 4,5, a z tyłu 2,55 na 40. Zapewne zwróciliście już uwagę na te akcesoryjne lampy z tyłu. Dobra informacja jest taka, że w bagażniku znajdują się zamienniki, tak więc bez problemu możecie powrócić do oryginału. Sprawdźmy teraz, co znajduje się pod tą wykładziną. Proszę bardzo, koło zapasowe, lewarek, czyli klasyczne rozwiązanie. Zamknijmy klapę i patrzcie tutaj na to. Tutaj nie ma żadnej porządnej wnęki na palce. Jeżeli klapa jest brudna z góry, no to niestety jesteśmy narażeni na pobrudzenie palców. Z uszczerbków, jakie zdołałem zauważyć, to jest tutaj ułamany plastik przy dźwigni do otwierania maski. Spójrzcie na jeszcze jedną rzecz. To auto jest tak szerokie, że obok fotela z tyłu znaleziono jeszcze miejsce, aby wkomponować tutaj schowek. Auto jest naprawdę wyjątkowe. Było produkowane ręcznie, w ograniczonej liczbie, gdyż 500e wyszło raptem 10,5 tysiąca sztuk. Samochód posiada wyjątkową historię, no i dzięki temu jest traktowany jako klasyk nawet przez samego Mercedesa. Jaka jest więc cena za ten egzemplarz? Bo na pewno Was to ciekawi. Z tymi felgami, które znajdują się aktualnie na samochodzie, cena to 31 800 euro. Możecie wybrać ten egzemplarz z innymi felgami, mniejszymi o 1 cal, z 16-kami. Cena wtedy spada do 20 900. Mamy tutaj jeszcze dodatkową informację, że samochód jest od drugiego właściciela. Tutaj jest lista pełnego wyposażenia. Możecie również wejść w link, który znajduje się w opisie pod filmem, i przejdziecie na stronę ogłoszenia oraz do oferty tego komisu. Są tutaj naprawdę fajne sprzęty, tak więc zapraszam. No i napiszcie, co o tym myślicie. Jak podoba Wam się ta 500-ka? Czy jest warta swojej ceny? A ja chętnie o tym poczytam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!